Czym mocniejszy wykrywać, tym głębiej trzeba kopać. Tak się zastanawiam, czy to też nie szyna kolejowa, którą wykopałem. Tu widać, że jest ścięta. Się ciągnie strasznie i tutaj widać na szerokość takiej szyny, ale kolor mi się nie odpowiada. Nie wiem, jak daleko to ciągnie. Powiedzieć, że tu w krzakach był kiedyś dom, który już chyba z 30 lat nie istnieje. Parę cegły zostało i śmieci po nim. Dlatego przyszedłem coś tu szukać, bo jakieś monety, nie monety, a na razie same śmieci. Puszki i tego typu rzeczy. Tam to jest beton, a wykrywka się odbywa względem na to, że tu zbrojenie wewnątrz będzie. I tu element obok drugiego elementu jest. No i tu się łączy w całość. No, tu jest wgłębienie. Nie będę tego wykupywał, to wygląda jakieś część ogrodzenia. Bardziej. Ale nora, co? Ciekawe, lisia czy nie lisia? Dość sporo. Dobra, lecimy dalej po lesie. Szpadel na tym. Jak na razie kawałek gwoździa tylko znalazłem. I nic więcej. Tu widzę jakiś wąwóz z pies. Zobaczymy, może w tym dowozie coś będzie, może jakaś do odprowadzenia deszczówki czy co to. Ciężko powiedzieć. Żadnej historii akurat w tym lesie nie ma, więc może tu nic nie być. No i myślałem, że w końcu się coś zacznie dziać, a to niestety. Kawałek dęka. No i śruba. W całkiem niezłym stanie. Niestety w lesie lipa, ale tu na polu coś znalazłem. Chyba jakiś guzik. No, będzie trzeba do myjki ultradźwiękowej sadzić, ale na początku pyń do naczyń, szota i ciepła woda. Tak jak widać, nawet jureksy dają sygnał na polu. Powiem wam trochę słabo. Zarazem tylko jakąś jeden guziczek, czy to moneta w domu sprawdzimy. Tak sam złą tutaj. No tu nie będę wchodził, na to pozwolenia nie mam. Z panem się dogadałem, to naszym mieszkańcem, że tylko tą linią mogę taką, że tak nazwę, brzegową, gdzie nic nie rośnie, ta sama jak tutaj, o. W takich miejscach mogę chodzić, kopać. Więc jak widzicie, czasem iż lepiej się zapytać, albo powiem tak, o. Jak macie na tyle odwagi, żeby wejść komuś na pole i kopać, to macie na tyle odwagi, żeby pójść do właściciela i się zapytać o zgodę. Bo jak będziecie robili wszystko dobrze, czyli nie niszczyć tych plodów, upraw, to drugim razem nie będzie problemu, też wam zgodę da. Ja też będę się starał o kolejną zgodę, gdy te plony zostaną zebrane i będzie chłodniej. Tu jeszcze jakoś fajnie, bo w cieniu sobie robiłem, dlatego tak jak stało mu to porosło, ale na pewno jeszcze o zgodę będę pytał. Muszę się dowiedzieć, czy tam jest pole, bo tam widzę, że fajny teren może być. Trochę zmęczony jestem, z 2 godziny chodzę. Tak przywaliłem, że łyżkę wybiłem. No właśnie. Aluminiowa łycha. Fajny sygnał, dwa. Jest coś tutaj? Dobra, zobaczymy. Mamy 85, 77. To jest fajna funkcja, ten pipot, ale jak mówię, muszę ten guzik naprawić. No. Dobra, kopiemy tutaj. Takie miejsca przy drogach są właśnie najgorsze, bo to jest kupę, co? Sygnałów. Winowajcą jest butelka. Szyjka jest. O, mamy piękny ten. Co to jest? Toruń. No, to tyle. Widzicie, nawet na polu można trafić na puszki. Bym się nakopał, ale znalazłem takie coś. Nie wiem, jakiś ząb. Chyba ząb od jakiegoś urządzenia do maszyny rolniczej, podejrzewam. No, taki się otwór chyba jest, a tu się odłamało. Widać, że rolnik lubił tu sobie pić w traktorku. Ciągle jakieś w alkoholu wyskakują niespodzianki. Wracam do samochodu, kolejny wąwóz, kolejne śmieci. Ciężko powiedzieć, czy jakiś wąwóz, czy jakieś odwodnienie to kiedyś było. Ale dość wysoko, to znaczy głęboko to jest, ze 3-3,5 metra. Zobaczymy, co dalej tutaj pokazuje. A już pusto jest. No to jest ta szyjka. Ja się tu pokręcę.
Może coś w tym dole będzie. Jeśli kiedyś był wodą wypełniony, to na pewno ludzie coś tu rzucali. Jakaś konserwa. No, tutaj, gdzie najbardziej podmokło jest. 67 pokazuje. Dobra, zaraz zobaczymy. Nie wiem, co to jest. Ale ciągnie się.